Ponad 50 milionów GoPro sprzedano na całym świecie. Prawie 30 różnych modeli powstało w historii tej firmy. Czy to już moment na odcinanie kuponów i wprowadzanie kolejnych wersji, które nie wprowadzają znaczących zmian? Jako że kurz po premierze zdążył już opaść, to z tego filmu dowiecie się, jakie zmiany w budowie, parametrach i funkcjach wprowadzono w tegorocznym modelu, tak żebyście się nie dali wciągnąć w marketingową maszynę i dokonali świadomego wyboru, na przykład decydując się na starszą wersję GoPro. Zapytacie, czemu w ogóle rozważać zakup starszego modelu? Odpowiedź jest prosta, bo możecie mieć 12 albo jakiś poprzedni model i trochę kasy. A różnicę w cenie możecie przeznaczyć na cokolwiek, na przykład schować w skarpecie albo kupić jakiś niezbędny uchwyt, na przykład szelki dla psa. I jeszcze Wam trochę pewnie zostanie. Omówienie budowy zaczniemy od zagadki. Znajdź różnicę. 3, 2, 1. Brawo, to te niebieskie kropki i jedna kluczowa zmiana, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale zaraz do tego wrócę. A tak to mamy te same wymiary, te same podzespoły, ten sam sensor co w 11. Nawet bateria jest taka sama jak w 11, ale tutaj akurat zoptymalizowano działanie kamery, żeby wydłużyć czas pracy baterii i potrafi ona nagrywać podobno nawet dwa razy dłużej niż poprzedni model. To akurat dobra zmiana, bo zmniejsza szansę, że padnie nam kamera akurat w najlepszym momencie, który chcielibyśmy nagrać. Wspomniałem, że jednej zmiany nie widać na pierwszy rzut oka. W końcu GoPro na spodzie dostało otwór na tradycyjny gwint statywowy. To zmiana na plus, bo teraz bez stosowania jakichś adapterów czy dodatkowych uchwytów możemy GoPro zamontować bezpośrednio na naszym statywie. Czy zamontować inne akcesoria lub jakieś szybkozłączki. Moim zdaniem to zmiana zdecydowanie na plus. Zanim przejdziemy do omówienia parametrów, chciałbym w tym miejscu wspomnieć, że kamerę na testy udostępniła mi firma Plenty, która się zajmuje wypożyczaniem właśnie takiej elektroniki. Parametry i funkcje, które zaraz omówię, to są tak naprawdę narzędzia, których używamy do nagrywania kamerą sportową naszych aktywności, więc w dalszej części nie może zabraknąć różnych materiałów nagranych 12. Jak już uruchomimy kamerę, to odpali nam się znajomy interfejs. Ja nie wiem, jak to możliwe, że to już kolejna wersja, a ten interfejs tak laguje i zamula. Nie korzystało mi się z tego przyjemnie. W interfejsie możemy dokopać się kilku nowości. Po pierwsze, dotychczas zdjęcia miały tylko tryb HDR, teraz również możemy nagrywać wideo HDR. Maksymalna rozdzielczość czy maksymalna liczba klatek nie uległa zmianie względem poprzednika. Mamy 5-3K w 60 klatkach, mamy 4K do 120 klatek, czy Full HD do 240 klatek. Jest zapis kolorów w 10 bitach, jest płaski profil kolorystyczny do dalszej zabawy z kolorami, jest stabilizacja HyperSmooth 6.0. Ta cyfrowa stabilizacja już moim zdaniem działało bez zarzutów w poprzedniej wersji, a tu ma być tylko lepiej. Z innych nowości to teraz możemy od razu nagrywać filmy prosto z kamery w formacie 9x16, czyli pionowym formacie, który króluje w dzisiejszych czasach w social mediach, a w poprzedniej wersji taki format wycinaliśmy z formatu 8x7. Mimo że ciężko znaleźć różnicę między obrazem z 12 a poprzednim modelem, to wciąż możemy liczyć na solidne wideo, to jest takie top kamer sportowych. Wiem, że tam pewnie są inne siły związane ze sponsoringiem i tak dalej, ale Red Bull używa GoPro, a to musi coś znaczyć. Nowości to jeszcze dodano możliwość użycia kodu czasowego na naszych nagraniach, tak abyśmy mogli później łatwiej synchronizować w postprodukcji obraz nagrany z kilku kamer. Oraz doszła jeszcze jedna ciekawa opcja. Teraz możemy podpiąć do GoPro przez Bluetooth bezprzewodowy mikrofon czy słuchawki z mikrofonem i dzięki temu możemy sobie na przykład vlogować i rejestrować audio z naszych AirPodsów. Podłączę teraz jakieś słuchawki i szybko sprawdźmy, jak to działa. No dobrze, mam podpięte słuchawki Bluetooth. Jest tu dość ruchliwa ulica, więc może być zaszumione, ale no macie teraz podgląd. Możecie usłyszeć, jak brzmi GoPro przy nagrywaniu ze słuchawek Bluetooth. A teraz odepnę słuchawki. A teraz już nagrywam bez słuchawek, więc macie audio nagrane bezpośrednio z GoPro. I znowu jest to taka ruchliwa ulica, więc zobaczymy też, jak sobie radzi z wybieraniem dźwięku mowy. No i to właściwie tyle. Wracamy do domu.
co sądzę o tej kamerze. Szczerze mówiąc, to jest dla mnie taka nowa wersja, która zdecydowanie mogłaby być zwykłym update'em. Nie zrozumcie mnie źle, to jest dalej dobre, znane i lubiane GoPro, które nagrywa wysokiej jakości materiały i do tego jest cholernie wytrzymałe. Ten egzemplarz przyjął uderzenie w chodnik z taką samą siłą, która złamała mi kość i dalej bez problemu nagrywa. Natomiast dla mnie nie ma nic w 12 poza hype'em na posiadanie najnowszego sprzętu, co odciągnęłoby mnie od myśli, że kupiłbym 11 albo nawet 10. Na 100% bym się nie przesiadał, gdybym miał 11 czy nawet 10 na ten model. Dla kogo więc 12? Dla tych osób, które są skłonne dopłacić 300 za lepsze zarządzanie baterią, za możliwość podpięcia słuchawek Bluetooth czy otwór na gwint statywowy. No i oczywiście te niebieskie kropki. Przypuszczam, że właśnie się rozglądacie za kamerą sportową, więc nie zapomnijcie, że na rynku są inne opcje. DJI ma swoją kamerę sportową, Insta360 ma swoje kamery sportowe i nawet niektóre z tych kamer sportowych dla Was przetestowałem, więc obejrzyjcie sobie materiały, które wyskakują Wam teraz na ekranie przed podjęciem finalnej decyzji. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!